Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Capsule Makeup Challenge. Mam na sobie już bazę pod cienie i kredkę do brwi. I tym razem postanowiłam, że postawię na ciemniejsze kolory i na te kolory, których nie lubię. Więc mam nadzieję, że uda mi się wymyślić coś sensownego na bieżąco, bo nie mam pomysłu, jak ten makijaż ma wyglądać. W każdym razie stwierdziłam, że skoro już połowa za nami, to czas sięgnąć nie tylko po te lubiane kolory i nie tylko po takie delikatne makijaże, ale też po coś mocniejszego. I zaczynam. Od czego? Zaczynam może od cienia Zone, tego brązowego. I jego nałożę za pomocą takiego dużego pędzelka. Tego nie będzie. Tak raczej delikatnie, żeby tylko zrobić z niego taki cień przejściowy, żeby potem łatwiej mi się malowało. Na powiekach oprócz bazy mam trochę pudru. I tutaj pod łukiem brwiowym trochę kamuflażu. Ale to jest tylko tak odrobina, żeby mi się tu lepiej pracowało. Tego cienia jak zwykle prawie nie widać. A przynajmniej nałożyłam takim dużym pędzlem, jest bardzo delikatny, więc on mi tu ładnie podkreśli załamanie. Właściwie przy moim załamaniu, którego nawet nie trzeba podkreślać, to da tylko taki tutaj zarys, a mam nadzieję, że z tymi trudniejszymi kolorami będzie mi się dzięki niemu lepiej pracowało. Pewnie słyszycie, jak strasznie wyje. Normalnie oszaleć można, by miało przestać, a tu wyje za oknem, wyje, ale dłużej się już czekać nie da z nagrywaniem filmu. Teraz sięgam po cień Punk, ten taki bordowo-oberżynowy i nabieram go na taki kulkowy pędzel. Tutaj sobie szczęsnę nadmiar, bo pewno by się osypał. I nakładam go w zewnętrzny kącik i trochę w załamanie. I teraz będę rozcierać tylko czymś mniejszym. Też go wprowadzam w załamanie. I tutaj dobrze rozcieram zewnętrzny kącik. O, właśnie coś takiego. I teraz znowu tym pędzelkiem, którym wcześniej nakładałam przednie cień, rozcieram główną granicę. I znowu sięgam po ten bordowy cień. Ja ten cień bardzo lubię, ale strasznie mnie w nim denerwuje to, że jak się go za bardzo rozciera, to zresztą jest tu niestety domeną tych ciemnych cieni, przynajmniej tego bordo i tego granatu, to one wychodzi z nich czarna baza. I ja tego w cieniach nie lubię, bo one się robią takie szaro-bure, a nie dalej bordowe. Ja bym jednak wolała, żeby ten cień był taki bardziej bordowy. No ale można mieć widać wszystkiego. I wracam do cienia Zone. I jeszcze raz ładnie tu wszystko rozcieram. Bo zaraz przechodzę do trudniejszych rzeczy. Mianowicie biorę sobie taki mały pędzelek i sięgam po cień Danger, ten granatowy. To jest właśnie ten, o którym mówiłam, że on też ma taką czarną bazę i lubi robić psikusy. Zbieram nadmiar tego cienia
i pakuję go tu w zewnętrzny kącik, tak pod kątem. I tak, żeby to ten cień układał się mniej więcej za źrenicę, jak patrzę na wprost. To, żeby on się kończył za źrenicą. I teraz z drugiej strony to samo. Jeszcze wypełniam tutaj lukę przy rzęsach, żeby nie trzeba było eyelinera, bo jego nie mam i w ogóle nie chcę nic używać tutaj na rzęs. I czas to nam zatrzeć. I delikatnie tutaj też rozcieram tą linię, żeby ten cień stracił na mocy. O, zresztą sami widzicie, że on się już robi taki burawy tutaj, gdzie go roztarłam. I teraz sięgam po cień 1987. I nabieram go paluchem. I wklepuję wewnętrzną część powieki. Tam, gdzie nie było żadnego cienia. Okej. A dziwo, to złotko ładnie współgra z granatem. Chociaż ja go za nim nie przepadam, bo ono mi się wydaje takie zielonkawe. No i nie jest moim faworytem. Ale skoro już jest, to chociaż od czasu do czasu chcę go użyć teraz. Właśnie rozcieram granicę i będę pracowała nad łączeniem granatu i złota, żeby ono nie było jakieś takie odcięte i zbyt oczywiste. Przechodzę do korektora krayonu i jak zwykle mieszam sobie tu kolory i nakładam na środek twarzy. Zaczynam od skrzydełek nosa, a tu mam najwięcej teraz zaczerwienień i przeciągam to delikatnie na policzki i przeciągam to też tutaj wokół ust. Muszę sobie chyba te kryolany w ogóle wyciągnąć z tego opakowania, bo mnie doprowadzają do szału. Bo zawsze jej ten muszę mieszać, bo ten kolor nie jest dla mnie idealny. A no jest mi po prostu niewygodnie. I nakładam teraz pod oczy. Coś jaśniejszego w ogóle. I kamufluję brodę, która jeszcze nie wróciła do stanu normalności. Po tym mi się coś podziało ostatnio. Ale tutaj chyba sama sobie jestem winna, bo sporo kosmetyków nowych testowałam. I czasami u mnie jest taki efekt, jak jest za dużo testów, to potem mi wychodzą jakieś takie dziady. To
zaczęłam maskować. Dobra. Zakamuflowałam się. Czas na puder. Jak zwykle jest to puder z Purobio. Przypodrobuję. Strasznie jestem czerwona. Byłam przed chwilą na zewnątrz i mnie trochę wiatr zwiał. Porządnie. No i ogrzewanie też robi swoje, ale nic na to nie poradzę, chyba że przestanę nawiadrywać do wiosny. Okej. Okay. Tu już jest całość gotowa i teraz co by tu dać na dolną powierzchnię, bo już jest dosyć kolorowo u góry. Więc myślę, że najpierw tym cieniem Stark przejadę po całej powiece dolnej. A następnie znowu sięgnę po ten cień Punk i za pomocą takiego płaskiego pędzelka aplikuję go tutaj przyniżej z wewnętrznym kąciku. Ja teraz trochę rozetrę tym pędzelkiem, którym nakładałam cień Stark. Wydaje mi się, że linia wodna trochę jest za jasna. Sięgam więc po kredkę Astor. Chyba jest ok. Jeszcze wewnętrzny kącik. Może tutaj tą blondi wezmę. I tą blondi. I jeszcze trochę panu brylowy. O. Prawie. Prawie idealnie. Okej. Oto mamy skończone czas na rzęsy. Okej, okay, oczy są. Czas na resztę. I co teraz? Niut? Albo raczej niut z róży. Sięgam po MAC Honey Love. Nakładam ją sobie tutaj tak dosyć bogato na rękę. I sięgam po róż In Blood. Dosyć przeze mnie ostatnio mocno zużyty. I sobie tu mieszam na ręce. Palcem takie coś uzyskałam. O, sprawdzimy na usta. Okej, będzie. Chociaż na usta dołożę więcej Honey Love, bo i tak mi zawsze trochę bardziej różowo wybijają. Natomiast na policzki za pomocą pędzelka, którym nakładałam korektor, wypłuję sobie. Mm-hmm.
wyszedł mi z tego całkiem fajny taki nudowy odcień różu. Bardzo ładnie. Czegoś takiego mi ewidentnie w mojej kolekcji brakuje. Same morele albo róża. A tu taki ładny nud wyszedł. Okej. Powieki są. Tutaj muszę pozamykać. To wszystko się uciapram. I na koniec, tym razem o dziwo za pomocą pędzelka Badwater. Jak zwykle jako rozświetlacz po prostu Badwater. To już taką dziurę wydałam. Odkąd tą Caption Makeup Challenge nagrywam, że to jest coś niesamowitego po prostu. Trochę na oku widzę. I się zastanawiam zawsze, czy wy w ogóle widzicie ten Badwater, bo u mnie go ledwo widać, a w kamerze to pewnie wcale. Tak prezentuje się cały makijaż. Kolorowy, bardziej wieczorowy i taki dosyć mocny. O dziwo, wydaje mi się, że poszło mi zdumiewająco łatwo, biorąc pod uwagę, jak ciężko mi się przekonać do tych cieni. Mam tu jeszcze kilka w zanadrzu, za którymi nie przepadam, więc na pewno ją Wam pokażę w najbliższych makijażach. Do zobaczenia za tydzień. Pa!